Wjechałem na track stop. No i co? I będę sprawdzał wagę. System jest podobny jak w Stanach Zjednoczonych, czyli na track stopach są wagi, na których można zważyć się. Oczywiście to wszystko kosztuje. A po co to jest? Po to, żeby właśnie legalnie jechać na drodze, żeby później w razie kontroli, w razie przejazdu przez jakiekolwiek wagi nie było problemów. Nie czuję jeszcze tych gabarytów. Staram się wszystko robić jak największymi łukami po to, żeby mieć jak najwięcej miejsca. No i teraz to będzie właśnie dla mnie ogromne wyzwanie wjechać tutaj na tą wagę. No dobra, no maksymalnie już tam przetarłem kołami chyba przy krawężniku. O Jezu! Jezu, to będzie... Czy mi się uda? Czy ja dam radę? Nie ściemniam, mam stracha. Czy on tu wjedzie? Nie boję się wjeżdżać przodem, ale boję się, żeby nie było tak, że ja po prostu nie dam rady go wyprostować, nie, na tym. Wygląda to dobrze, że go dobrze chyba złożyłem. Ależ on jest ciężki, powiem wam. Czuć to. Ładunek podobno waży 64 tony. Wjechał. Jedź powolutku. Jeszcze mi mówi, ty, no jaka to jest waga, stop. Każe mi się zatrzymać. Zobacz, ile kosztuje pierwsze zważenie, $40. Ponowne zważenie, $8. Remove your card. OK. O, zatwierdzili. $563,560. Tutaj mogę mieć 22 tony, z tego co pamiętam. I tutaj mogę mieć też 22 tony. No przekraczam o 300 kg, no chyba nie będzie tragedia. Co mi się bardzo podoba tutaj na wadze. No, kolejny dowód, jak tutaj wszystko jest fajnie rozwiązane i zrobione dla ludzi. Ja nie muszę z nikim rozmawiać, po prostu przyjeżdżam. Kamery robią zdjęcia rejestracji. Ciągnika, naczepy, mam tutaj pełen dowód, że to jestem ja. Jak ktoś jeszcze chce, to może zeskanować QR kod i będzie miał wszystko potwierdzone, że ta waga tutaj jest prawdziwa. Bomba, nie?